Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie. Ola ma 15 lat. Jej siostra Ala jest 3 razy młodsza. Dokończ zdanie. Kiedy Ala przyszła na świat, Ola miała. I zanim dokończymy to zdanie, to może określmy sobie, ile lat mają obecnie dziewczęta. Pierwsza dziewczynka to jest Ola, druga to jest Ala. Wiemy, że Ola ma 15 lat, natomiast jej siostra Ala jest 3 razy młodsza. Co to znaczy 3 razy młodsza? To znaczy, że 15 należy podzielić na 3. 15 na 3 to jest 5. I już wiemy, że obecnie Ola ma 15 lat, a Ala ma 5 lat. No i teraz wróćmy do naszego zdania. Kiedy Ala przyszła na świat, a kiedy ona przyszła na świat? Skoro obecnie ma 5 lat, więc ona przyszła na świat 5 lat temu. To ile Ola miała 5 lat temu? Co wystarczy? Od 15 odjąć 5, bo 5 lat temu Ola przyszła na świat, Ala przyszła na świat, przepraszam, więc 15 odjąć 5 to będzie 10, czyli Ola musiała mieć 10 lat. I to jest nasze rozwiązanie do tego zadania. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.